Halloween to katolicka odpowiedź na coraz bardziej popularne amerykańskie święto Halloween. Bal Wszystkich Świętych odbył się w tym roku po raz pierwszy w Cieszynie. Organizacją tego wydarzenia zajęło się Duszpasterstwo Młodzieży. Pomysł mieliśmy już w ubiegłym roku, natomiast dopiero w tym roku udało nam się zorganizować tą imprezę. Jest to impreza Halloween, czyli święci zwyciężają. Nawiązuje to do ostatniego naszego wydarzenia, które mieliśmy, czyli Dnia Wszystkich Świętych. Mamy 6 patronów tego wydarzenia. Mamy Chiara Lucze, mamy świętego Jana Pawła II, mamy dwóch świętych związanych tutaj z naszym terenem, Sarkandra i Kantego. Mamy również Stanisława Kostkę, który jest patronem młodzieży i od którego młodzież może się wiele nauczyć. Będą kolejne edycje? Chcecie to kontynuować? Jak najbardziej, mam nadzieję, że tak. Bal Wszystkich Świętych był okazją do bliższego poznania sylwetek wybranych świętych. Myślę, że tak jak każdy katolik wierzący, od zawsze chcielibyśmy być świętymi. I to jest taka myśl przewodnia tutaj i też chcemy pokazać innym, że świętość jest dla fajnych ludzi, naprawdę i dla mężczyzn, i dla kobiet. Po oficjalnym otwarciu i modlitwie, którą odmówił ksiądz prałat Stefan Sputek, proboszcz parafii świętego Jerzego w Cieszynie, przyszedł czas na dobrą zabawę. Oprócz jazdy na łyżwach można było wziąć udział w licznych grach i zabawach. Nie zabrakło animacji tanecznych czy konkursów z nagrodami. Upominki czekały również na najlepiej przebrane dzieci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.